pan prezydent zaznaczył, że możliwości będą i to ogromne. Natomiast możliwości sięgnięcia po te pieniądze będą bardzo skomplikowane. To po pierwsze, a po drugie, być może Ministerstwo Finansów będzie miało jakąś refleksję, ale ja tylko przypominam panu prezydentowi, że państwo są nie dość, że już i tak wydrenowani finansowo poprzez dodawanie państwu zadań, a nie pieniędzy, a to nie uchroniło państwa polskiego przed zrealizowaniem deficytu budżetowego właściwie w całości. Jesteśmy w czerwcu i prawie no, kilkudziesięciu miliardów, które nie spina się, jeżeli chodzi o VAT, CIT i PIT. W związku z tym, jeżeli nie daj Boże, wkroczymy w kolejny próg ostrożnościowy, to mamy pakt fiskalny, nas już nie będzie interesował, prawda, warunki makroekonomiczne nie, dlatego że po prostu generalnie będzie kłopot. Ale oczywiście trzeba myśleć o pozytywnych scenariuszach, natomiast nie sądzę, nie spodziewam się refleksji, która miałaby jakoś pomóc samorządowcom. Państwo już się nauczyli tego, że jak sami nie wymyślicie, to właściwie trudno oczekiwać od ministra Rostowskiego, z którego regułą zmierzycie się od stycznia następnego roku, żeby to zmierzało w inną stronę niż reguła Rostowskiego w ustawach o finansach publicznych. Dobrze, ja tu widzę, jeszcze pan prosił o głos, to może oddam panu głos. Dobrze? Dziękuję bardzo panie profesorze. Michał Węgiewicz, wicestarosta Jaworski. Chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana prezydenta Szeremeja. Faktem jest rzeczywiście, że samorządy będą miały wielkie problemy. Mówiąc o tej regule, o której powiedziała pani poseł, od 1 stycznia, jeśli chodzi o angażowanie środków własnych i inwestycje nie tylko drogowe. I tutaj właściwie otwiera się szerokie pole możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego. Mamy problem na Dolnym Śląsku. Wielu podmiotów gospodarczych, które zajmują się urodkiem kruszyw mineralnych, które są z tego terenu wywożone na wielkie inwestycje drogowe w całym kraju. I my szukamy tego partnerstwa oczywiście, ale to partnerstwo jest niełatwe. Partner prywatny mógłby angażować swoje środki, gdyby ustawodawstwo wewnętrzne na to pozwalało i temu sprzyjało. Czy Komisja Europejska, panie profesorze, dopuszcza możliwość angażowania środków niepublicznych bezpośrednio środkami publicznymi jako część tego wkładu własnego, o którym mówimy, którego nam może zabraknąć, do wspólnych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są oczywiście takie możliwości, tylko te możliwości są jakoś tam uwarunkowane, ale no, tak czy inaczej dotknęliście państwo tutaj niezwykle ważnego problemu w tym takim sporze, nie sporze, prawda, który się wymianą zdań, prawda, między tą stroną samorządową a stroną poselską. Proszę państwa, zanim ja a może zrobimy tak, że teraz jeszcze ktoś z panów ekspertów chciałby zabrać głos. Chciałby pan zabrać głos z tej strony. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tutaj trochę się przychylę też do prezydenta Szeremeja, że jednak więcej optymizmu, bo myślę, że jest bardzo dużo źródeł. Finansowania. Chciałbym też przypomnieć, że to jest ostatni okres finansowania dla Polski, dlatego też mechanizmy, które przygotowujemy, myślmy też o tym, że tego finansowania w końcu nie będzie. Więc, a samorządy mam nadzieję, że będą trwałe i drogi dalej będą się budowały lub modernizowały. Tu troszkę tak chciałbym sprowokować, że oczywiście bardzo istotne są środki europejskie, jest to szansa do wykorzystania, ale nie są one też jedyne i myślę, że partnerstwo publiczno-prywatnych, partnerstwo publiczno-publicznych, którym ja nie mam odpowiedzi dla pana, bo nie znam jej, dyskusja trwa, jak to ma wyglądać, jak to ma się finansować. W okolicach Wrocławia są pewne przymiarki, one mają różne skutki. Bez powodzenia. Bez powodzenia, tak, to na pewno. Aczkolwiek, czy bez jakichś wyników na dalsze prace, to też nie wiem, mam nadzieję, że to się uda, bo to na pewno jest jedna z bardzo istotnych możliwości.
I chciałbym też Państwa ukierunkować, bo mówimy o transporcie, bardzo się sfokusowaliśmy na drogi. Drogi. Myślę, że perspektywa 2014-2020 zmusi nas do myślenia nie tylko o drogach, o alternatywnych środkach transportu. Czy tego chcemy, czy nie, mamy zaległości w drogach, dlatego jest to nasza bolączka, ale myślę, że kolej, jaka by nie była, musi przejść reformę i musimy zacząć z niej korzystać bardzo efektywnie. I na przykład Kruszywa są bardzo dobrym przykładem, gdzie przedsiębiorcy, to też przy opracowaniu Kruszywy nam wyszło, są bardzo chętni na przykładanie mocy na kolej i jakiejś takiej współpracy, konsolidacji przedsiębiorców kolejowych, wydobycia, zarządców dróg, czyli myślę, że ta współpraca się rozszerza. Coraz częściej podświadomie nawet działamy w takich związkach właśnie przedsiębiorców z administracją, gdzie rodzą się chyba coraz większe możliwości. To chyba tyle. A jeśli chodzi o drogę Wałbrzych-Świdnica, no mogę tylko powiedzieć, że w samorządzie województwa jest to bardzo temat na świeczniku i jest w priorytetach i również dyskusja. Bo my ten optymizm zachowujemy mimo tego. To mam nadzieję. Znaczy ja jeśli mogę dodać, bo napisaliśmy jako aglomeracja wojewódzka wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z listami priorytetowymi i łącznik z A4 poprzez obwodnicę, poprzez Świebodzicę, Świdnicę, Słotwinę jest napisany na pierwszym miejscu we współpracy dwa powiaty, Świdnica, Wałbrzych. Ja też mogę potwierdzić, bo przed przyjazdem tutaj byłem w Wydziale Transportu, co się kroi i co gdzie leży i to jest dla mnie takie pewne potwierdzenie. To na pewno jest jeden z tematów. Jak zareaguje na to Ministerstwo Rozwoju i czy to wsparcie faktycznie się pojawi też na dzisiaj, nie wiem, ale na pewno samorząd województwa o tym problemie myśli. Zresztą to z naszych opracowań od 2010 roku albo wcześniej, dużo wcześniej, wynika, że te obciążenia są, ten przepływ jest i to powiązanie jest niezbędne. Co można? Bardzo proszę. Ja jeszcze chciałbym dorzucić tak trochę optymizmu do wypowiedzi pana prezydenta. To już będzie hura optymizm. Ale chcę dać przykład. Dlatego, że był tutaj wywołana została taka inicjatywa JASPERS. Ja nie wiem, czy państwo wiedzą, co to jest. To jest struktura unijna, która ma siedziby w trzech stolicach, chyba bodajże w Bukareszcie, Budapeszcie i w Warszawie. Ja myślę o tej warszawskiej. To są pracownicy Unii. Oni są finansowani z Unii i ich głównym celem jest pomoc, doradztwo przy studiach wykonalności, szczególnie oczywiście dla dużych zadań, typu autostrada, droga szybkiego ruchu, czy oczywiście kolej. Ja tam od kilku lat utrzymuję stały kontakt, ja się pytam różne tam możliwości, jakie tam powstają. I oczywiście ci ludzie są dobrze zorientowani i taki przykład był, że ktoś z ministerstw, coś Unia narzuciła, a ktoś pojechał od nas z Polski tam do Unii Europejskiej i przekonał, że nie to, że nie Unia ma rację, a Polska. Więc taka możliwość, żeby to, co tutaj powiedziane było, żeby już dofinansowania może praktycznie nie być dla dróg właśnie powiatowych czy gminnych. Ja myślę, że taka możliwość, póki nie jest jakby temat zamknięty, cały czas istnieje. Ale czy ono już jest całkiem uchwalone? Oczywiście, że jest całkiem uchwalone. Natomiast jeszcze tutaj była wywołana PPP, partnerstwo publiczno-prywatne, bo tam ja śledzę akurat temat, dlatego że Urząd Marszałkowski zgłosił takie zadanie. Na dzień dzisiejszy jest zgłoszonych bodajże 9 zadań. One są w ministerstwie. Ministerstwo zresztą w porozumieniu z Jaspersem ma oceniać. To jest jakby 9 takich projektów i oni mają wybrać jeden najbardziej, nazwijmy to, obiecujący. Premią ma być za to doradca. Nikt nie będzie dodatkowych pieniędzy. Natomiast będzie doradca, który jakby będzie pomagał przy tworzeniu tych, jakbyśmy powiedzieli, zasad prawnych, ale jest to temat jakby
cały czas jeszcze czeka na rozwiązanie i jakby jeszcze nic nie wiadomo, znaczy rozstrzygnięć póki co na dzień dzisiejszy nie ma. Może ktoś z ekspertów się. Jedno takie pytanie na Kongresie Regionów. Też pojawił się taki wątek, bo praktycznie chyba 2 lata temuśmy w Krzyżowej mocno dyskutowali. No i praktycznie PPP w odniesieniu do dróg i jaki ekspert by tam nie był w stanie wytłumaczyć, co można zrobić. Ten przykład wrocławskich podchodów no pokazuje, że brakuje takiego elementu, że praktycznie nikt nie myśli o amortyzacji tej struktury drogowej. A to się zwyczajnie zużywa, niszczy i nie ma z czego odtwarzać, bo nie ma strukturalnie przepisów, które by pozwoliły. Elektronicznie widzimy, że pomimo obaw te systemy zbierania różnych opłat się sprawdzają. No, pani poseł, żartowałem, że na kongresie była teza, że trzeba mieć most powyżej, znaczy dłuższy niż 600 metrów i ewentualnie jakiś tunel, bo tam przepisy pewną przestrzeń otwierają. I wydaje się, że jakiś taki system, a przynajmniej dopuszczenie dyskusji o tym systemie, która by może niewielki, jak to mówią, grosz do grosza, ale pozwalała uruchomić jakiś taki model, bo wtedy być może, że to byłby jakiś taki niewielki bonus, który można było zainteresować prywatnych przedsiębiorców, nie tylko w systemie dróg ekspresowych odcinków płatnych, czy autostrad odcinków płatnych, no bo podałem natężenie ruchu, to jest takie samo jak na autostradzie. Jakby to było bardzo, bardzo dobrze przygotowane, symboliczne, nawet jakiś minimalny ułamek z tego, co stosujemy w strefach płatnego parkowania, a ewidentnie rozwiązanie dobre, być może, że tej bariery by nie było, tylko nawet ten temat nie jest poważnie dyskutowany, a być może, że gdzieś tam dałoby to szukać tych 15% na przykład. Proszę, pan telefon. Zacznę może od tej kwestii dróg lokalnych, proszę Państwa, bo widzę, że to jest to, co Państwo najbardziej martwi. Otóż chciałbym uspokoić, że na stopniu europejskim nie ma nigdzie napisane, że jest absolutny zakaz przeznaczania środków na drogi lokalne. To jest w pewnym sensie wynik modelu matematycznego. Jest mniej pieniędzy przeznaczonych na transport, w związku z tym trzeba się będzie skupić na wybranych priorytetach. Te priorytety same przez się to są główne drogi krajowe. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o drogi lokalne, co mogę Państwu zaoferować, jako że to jest w dużym stopniu kaganiec, który sami sobie narzuciliśmy jako Polska, jako kraj. Ponieważ my na poziomie europejskim ustalamy pewne wytyczne, jednak one nie są na tyle szczegółowe, żeby regulować każdy aspekt wydawania pieniędzy unijnych w danym kraju. W związku z tym to jest do administracji krajowej należy doprecyzowanie tych zapisów ustalanych na stopniu europejskim. Nasze Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyjęło taką strategię, żeby drogi lokalne zepchnąć, że tak powiem, na boczny tor. Jeśli państwo, no jedynym sposobem, żeby to w jakimś stopniu zmienić, jest naciskanie na samą górę, żeby oni po prostu zmienili wytyczne dla wydawania tych funduszy. Ponieważ chciałem to podkreślić, interpretacja zapisów unijnych zależy, proszę Państwa, w dużej części od administracji krajowych. Pan Przemysław przytoczył tutaj te piękne sformułowania, które my produkujemy na stopniu unijnym. Ja powiem Państwu taką ciekawą rzecz. Dlaczego te sformułowania wyglądają tak, jak wyglądają? Otóż chodzi o to, że jeśli spotka się ze sobą premier Francji, Niemiec, Finlandii, Estonii i tak dalej, i każdy chce rozwijać, jeden chce rozwijać drogi, drugi kolej, trzeci lotnictwo, czwarty tunele, Bóg wie co, oni muszą się jakoś zgadać, znaleźć punkty styczne. I te punkty styczne to jest to, co Państwo widzicie, te ogólnikowe, straszliwe. I wszystkim się wydaje, że właściwie interpretują ten zapis. I o to dokładnie chodzi. Potem przechodzi na sobie niżej administracji krajowej i kruczek polega na tym, żeby każdy z tej szarej strefy interpretacji mógł uszczknąć coś dla siebie, że Francja mogła zbudować kolej, że Polska mogła zbudować drogi, że Niemcy mogli zbudować lotnictwo i tak dalej, i tak dalej.
I tu, proszę Państwa, należy upatrywać klucza do tego, żeby drogi lokalne budować, ponieważ jeśli będzie na stopni ministerialnym takie przekonanie, że te drogi są potrzebne i oni będą potrafili pojechać do Brukseli i przekonać, że słuchajcie, musimy, bo taka jest wykładnia naszego prawa, to proszę Państwa, jedynie jest to sposób, żeby powrócić finansowanie dróg lokalnych. Taki mój ulubiony przykład, który zawsze podaję, jest prawo europejskie, które zabrania państwom członkowskim finansowania, dofinansowania swoich spółek publicznych, ponieważ jest to wbrew zasadom wspólnego rynku, nieuczciwa konkurencja itd., itd. Przykład sprzed 6-7 lat, o ile dobrze pamiętam, mniej więcej w tym samym czasie my, jak i Niemcy, zdecydowaliśmy o wsparciu naszych stoczni niemieckich, polskich, z publicznych pieniędzy. Jak się to skończyło dla naszych stoczni? Wszyscy wiemy. Jak się to skończyło dla stoczni niemieckich? Skończyło się to zupełnie inaczej. Komisja Europejska wezwała do siebie na dywanik przedstawicieli Niemiec, przedstawicieli naszych. My dostaliśmy po głowie i Niemcy wyszli z tego z twarzą i wszystko jest ok. I pieniądze wcale tak. Nie cofnięto im po prostu tego dofinansowania. Z czego to, proszę Państwa, wynika? Wynika to z tego, że Niemcy potrafili przekonać Europejską Komisję do tego, że sposób, w jaki oni interpretują te same przepisy, które interpretujemy my, Polacy, oni proceduralnie potrafili to właściwie przeprowadzić. W takim stopniu, że Komisja Europejska nie miała się, że tak powiem, do czego od nich doczekać. A nasza administracja nie była na tyle kreatywna, mądra, sprytna, żeby te przepisy i tłumaczenia tak zaewoluować, żeby przekonać do tej Komisji Europejskiej. Także drogi lokalne na stopniu unijnym jak najbardziej, nigdzie nie ma takiego przepisu, że tego robić nie wolno, natomiast będzie to wymagało trochę większej gimnastyki ze strony naszej polskiej administracji. Musicie Państwo ich do tego przekonywać, że wykładnie przepisów unijnych zmieniły. Co do partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska, czy te pieniądze mogą posłużyć jako część wkładu własnego do realizacji inwestycji. Z tego, co się orientuję, muszę przyznać, że muszę to sprawdzić, więc bardzo chętnie wyślę Panu e-maila, ale z tego, co ja się orientuję, nie jest to kwestia regulowana na poziomie unijnym. To znaczy, jest to kompetencja państwa członkowskiego. Jak to w tej chwili wygląda, nie mam pojęcia, ponieważ z tego, co wiem, proszę Państwa, ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, to jest jeden z najbardziej skomplikowanych elementów naszej legislacji, która bodajże od wejścia w życie, od roku 2004, zmieniano ją już poważnie 9 razy. Także tam nikt nie wie, co się dzieje, nikt nie potrafi tych przepisów interpretować, nikt nie potrafi powiedzieć w tej chwili, co jest kwalifikowalne, co jest niekwalifikowalne itd., itd. Także jak na mojego nosa, myślę, że pieniądze z partnerstwa publiczno-prywatnego, tak, kwalifikuję się do wkładu własnego, jednakże muszę to sprawdzić na 100%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu widzę, że coraz więcej chętnych do zabrania głosu. Proszę Państwa, no, już jesteśmy po czasie, ale rozumiem, że nie można, są rzeczy ważne. Tak, bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Radny powiatowy Marek Tarnacki. Ja chciałbym się zapytać w kwestii właśnie dróg lokalnych, ale rozmawialiśmy tutaj o tej skali minimum, czyli droga lokalna, nie wiadomo, czy ona będzie z tych środków finansowana, czy nie. A ja chciałem się odnieść jakby jeszcze do tej skali całkiem mikro, czyli z odniesienia gminnego, ponieważ w powiecie wałbrzyskim problemem wielu gmin jest kwestia dróg wywozu kruszywa z kamieniołomów, wywozu transportu drewna. Czy tego typu drogi mają jakąkolwiek szansę na to, żeby z tych funduszy na lata 2014-2020 mogły być finansowane? Wydaje mi się, że z tego, co tu do tej pory słyszałem, że trudno będzie chyba w ogóle złożyć jakikolwiek projekt w tej sprawie. Myślę, że to jest poważna sprawa dla rejonu tutaj Dolnego Śląska, dlatego że tych kopalń mamy wiele i dzisiaj no, ten dział gospodarki
u nas jest jednym z takich aktywniejszych działów, więc myślę, że należałoby się zastanowić nad tym, czy można jakiekolwiek środki z tych funduszy pozyskać. Jeżeli jest to możliwe, to żeby zadbać o to. Dziękuję bardzo serdecznie. To znaczy, ja sobie pozwolę, tutaj się konsultujemy. Oczywiście też dokładnie to sprawdzę i zaglądam w dokumenty. Według mnie tego rodzaju przedsięwzięcia i tego rodzaju drogi będzie można zrobić, zbudować, wyremontować z rozwoju obszarów wiejskich. Wprawdzie tam jest nie za dużo pieniędzy. Jest to różnie interpretowane w tym okresie finansowania, ale jest to robione. Ale tak jak mówię, wspólną polityką rolną trochę mniej się interesowałam. Pamiętam jakieś zapisy, oczywiście sprawdzę i przyniosę. Chciałbym jeszcze to doszczegółowić, dlatego że powiedzmy finansowanie obszarów wiejskich to jest taki dział, z którego niewiele gmin będzie mogło skorzystać, ponieważ część właśnie tych kopalin jest usytuowana właśnie w granicach miast. Także to kompletnie jakby nie jest możliwe do realizacji. Także bardzo bym prosił o jakąś taką myśl, jak zgłębienie tego tematu. Myślę, że to jest bardzo istotny temat dla nas. Dziękuję. Szybko taki pomysł. Większość zidentyfikowanych wyrobisk ma połączenie kolejowe. Jako takie. A wąskotorowy? Niewiele u nas. Niewiele u nas. Dostrzegam, ja w ogóle tam są problemy. Ale bardzo dużo ma bocznice kolejowe, tak, gdzieś utracone. Znaczna część, tak? Nie chcę mówić o szczegółach, bo nie znam wszystkich. Bocznice są oddalone od kopalni o kilka kilometrów i to jest właśnie ta droga wywozu. Ale jakbym miał kombinować z jakiego funduszu? Niska emisja, tak? Aha, faktycznie. Redukcja CO2. Tak. Proszę Państwa, to są tematy, które na tym poziomie ogólnego zapisu europejskiego naprawdę można jakoś wybrnąć. Jeżeli mamy pomyśle obniżenie emisji CO2 poprzez wywóz ciężkim transportem, przerzucenie tego na kolej, no tiry na tory, stare hasło, myślę, że jest to pewna ścieżka. Nie wiem, to na szybko, tak? Ale to trzeba rzeczywiście gdzieś tam zapamiętać. Koniecznie zadbać o wagę. Przy każdym wyjeździe z kopalni wagę. Oni rzeczywiście stoją, mierzą, ważą, dają mandaty, to są po kilka tysięcy i to działa. Znaczy tak. Jeśli można. Przedsiębiorcy też są żyć, prawda? Tak, jeśli można karać przedsiębiorców. Panie radny, ja chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że to powiedziane było przy pokazywaniu zawartości strategii rozwoju województwa dolnośląskiego. Wyraźnie było pokazane, że układ dróg wszelkich ma charakter zwykle do tej pory równoleśnikowy. Jednym z absolutnych priorytetów będzie zmiana tego układu na południkowy, a jednym z kluczowych czynników, który ma to od czasu już tej analizy z 2009 roku, miałem wtedy przyjemność uczestniczyć w pracach zarządu, to jest właśnie to, że wywozimy, jeśli dobrze pamiętam, z południowego obszaru Dolnego Śląska 80% surowców skalnych na potrzeby budowy dróg w Polsce. To o jakichkolwiek drogach wywozu, w sensie drogach jezdniach, w ogóle nie ma mowy. Mówimy wyłącznie o bocznicach kolejowych, w przeciwnym wypadku będziemy na zasadzie prawa Parkinsona produkować drogi, żeby naprawiać te drogi, które właśnie sami produkować substancje skalne, surowce skalne. Więc proszę Państwa, aglomeracja wałbrzyska, w której jest Kamienna Góra, Lubawka, Radków, Boguszów, Gorce, Mieroszów, wszystkie te gminy mają surowce skalne. Po pierwsze zaproponowaliśmy w projektach do listy indykatywnej stworzenie centrum przetwórstwa surowców skalnych na obszarze Nowej Rudy, klaster taki, oraz zaproponowaliśmy w liście indykatywnej 500 milionów złotych zabezpieczone na właśnie wybudowanie bocznic kolejowych. One nie mają charakteru nie wiadomo jak długich odcinków kilometrowych. Ścinawka na przykład sygnalizuje, surowce skalne wybudowały bocznicę kolejową. Razem chyba z gminą. Czyli inaczej mówiąc, jest w tym sens. Nie ma sposobu, żeby na dłuższą metę wywozić surowce skalne z Dolnego Śląska drogami. To jest po prostu absurd. I czy to będzie w programie POIŚ 2,
pod tytułem infrastruktura i obniżenie na przykład emisji, czy w drogach, czy w projekcie wojewódzkim, czy w ramach ZIT-u, czyli łączenia różnych źródeł finansowania dla sensownego lokalnego programu, w moim przekonaniu pieniądze unijne na koleje będą w większej ilości niż można je będzie skonsumować, a przynajmniej w tym czasie, niestety. Proszę Państwa, no, jeśli nie ma więcej głosów, w takim razie moją rolą jest podziękować wszystkim Państwu i ekspertom, i panelistom, i uczestnikom, i słuchaczom, i wszystkim, którzy przyczynili się do tej konferencji, która była szczególnie szczególne zainteresowania, czyli możliwość finansowania lub niemożliwość finansowania dróg lokalnych. Ja mam zapytanie do Komisji Europejskiej. Odpowiedzi jeszcze nie mam. Komisja Europejska będzie specjalizuje się w odpowiedziach takich enigmatycznych, trochę ezopowych. Mam myślę, że to jest pytanie proste. Można albo nie można. Może tam jakiś będzie super. Bardzo przystronne odpowiedzi dostanę. Nie, to są mistrzowie, oni bardzo krótko zadają, też nie wiedzą. Chociaż tutaj może. Więc zapisy, które tutaj mówimy, wydaje się zapisem jednak dość kategorycznym. Więc może on wyraża rzeczywiście intencje resortu, czy intencje rządu strategiczne, co byłoby bardzo niedobre. U nas jest zresztą, to wiemy wszyscy, troszkę taki zwyczaj argumentowania z autorytetu, prawda? Należy, tak? Jeśli komisja coś postanowiła, jeśli nie postanowiła, to dobrze jest zasugerować, prawda, że postanowiła. A, Więc nie trzeba się dać tym właśnie takiej retoryce i myślę, że słuszna to jest uwaga, że ponieważ ten język jest takim językiem ezopowym, więc trzeba ten język wykorzystywać możliwie skutecznie dla naszych interesów i to trzeba robić konsekwentnie. A to, co mnie szczególnie uderzyło i niezmiennie rozradowało, to jest ten optymizm panów prezydentów i społeczności samorządowej. Jeżeli tak jest, prawda, jeżeli ten optymizm tutaj jest, to znaczy, że nie straszna jest komisja ani minister. Więc to, co mówię, to ma tylko taki wymiar zabawowy, ale to jest, myślę, rzecz ważna. Tak naprawdę Polska stoi tym, co się robi w tej Polsce lokalnej. No i cieszę się, że w takim niełatwym regionie, bardzo trudnym, o którym się pisze właśnie w kontekście tych najtrudniejszych spraw w Polsce, że słyszeć głosy, że wiele tutaj się osiąga i może osiągnąć. Proszę Państwa, no więc tyle, co mam od siebie do powiedzenia. Z naszej strony będziemy starali się pomagać, jak tylko się da, ale oczywiście takie sprawy zależą od polityki państwa polskiego, rządu i polityki resortu. Ale my tutaj w Parlamencie Europejskim służymy wszelką pomocą, jaka tylko jest do nas dostępna. Bardzo Państwu dziękuję raz jeszcze.